Wigierski Park Narodowy to nie tylko jeziora. Mamy tu też niezwykłe rzeki. Słynną ze spływów kajakowych Czarną Hańczę, ale i 7 mniejszych rzek. Właściwie każda jest inna. Różnią się długością, wartkością prądu, ukształtowaniem koryta. Fragmenty Dolin Czarnej Hańczy, Wiatrołuży, Maniówki i Kamionki zostały objęte ochroną ścisłą. Na początek przyjrzyjmy się Czarnej Hańczy. Królowa Wigierskich Rzek wpada do jeziora Wigry od zachodu. Wpływając na teren parku we wsi Sobolewo, płynie szybko i jest dobrze natleniona. Płynąc dalej w stronę jeziora Wigry, zwalnia, meandruje i rozlewa się. Dolinę Czarnej Hańczy na tym odcinku pokrywają torfowiska, fragmenty borów bagiennych i lasy olsowe. To właśnie tutaj rośnie bardzo rzadko spotykany, wymierający fiołek bagienny. Bogactwo przyrodnicze tego miejsca zobaczyć mogą też turyści, którzy zdecydują się na wędrówkę zielonym szlakiem przecinającym Dolinę Czarnej Hańczy. W takich miejscach pojawiają się łosie, bobry i wilki. W pobliżu ujścia Czarnej Hańczy do Wigier gromadzą się kormorany. Drugą częścią rzeki, tą, która wypływa z Wigier, można spłynąć kajakiem. Pierwszych kilkanaście kilometrów spływu to pola, łąki i trzcinowiska. Raj dla ptaków wodnych. Uważny obserwator ma szansę zauważyć tu czaple siwe, które przylatują tutaj tylko na żerowiska, czyli na posiłki. Tracze nurogęsi to jedne z nielicznych ptaków wodnych, które mieszkają w dziuplach. W jednej dziupli jaja składa nawet kilka samic. Ta rodzina powiększyła się o kilkanaście młodych. Płynąc dalej, płoszymy krakwę. Później zaczyna się odcinek leśny i zapierające dech w piersiach widoki nad i pod powierzchnią wody. Doskonale widać tu łąki podwodne. Najczęściej są to grążele i jeżogłówki. Nad wodą wrażenie robi wysoki brzeg, drzewa wyrastające wprost z rzeki, czy takie niezwykłe małe wysepki, które goszczą wiele gatunków roślin. Myli się ten, kto myśli, że storczyki rosną tylko w tropikach. Te koronkowe kwiaty to storczyki właśnie. Ten rośnie nad samą Czarną Hańczą. Obuwik pospolity. Pospolity już tylko z nazwy. Jest narażony na wyginięcie. Oprócz wysokiego brzegu, lodowiec, który cofał się stąd 12 tysięcy lat temu, zostawił po sobie również głazy przywleczone ze Skandynawii. Dziś cieszą one oko turystów i wprowadzają w zakłopotanie mniej wprawnych kajakarzy. Latem sporo tu turystów, ale są też w parku rzeki całkiem dzikie. Nie ma tam ani ludzi, ani kajaków. To rzeka Kamionka. W takich zakątkach niczym nie niepokojone mieszkają łosie. W całym parku jest ich kilkadziesiąt. To największe z jeleniowatych. W niedostępne okolice rzek objętych ochroną ścisłą zapuszczają się też wilki. Na terenie całej Puszczy Augustowskiej jest ich około 70. Żyją całymi rodzinami. Pierwszeństwo przy posiłku mają wadera i basior, czyli samica i samiec, choć jak widać i między nimi zdarzają się nieporozumienia. Te dwa wilki są najważniejsze. Decydują, gdzie wataha poluje i gdzie mieszka. Wilki jako jedyne zwierzęta w naszej strefie klimatycznej polują w sposób zorganizowany. Jedne zajmują się nagonką, a pozostałe czekają w zasadzce. W rejonach objętych ścisłą ochroną żyją nawet rysie. W przeciwieństwie do wilków, rysie unikają terenów otwartych, polują na małe ssaki, sarny, zające. Głodny ryś nie pogardzi też myszą. Kamionka jest jedyną rzeką w Wigierskim Parku Narodowym, która na jednym ze swoich odcinków przypomina rzekę górską. Kamienie, wartki nurt i drzewa przewrócone dziesiątki lat temu czynią to miejsce pięknym i niedostępnym. Wyraźnie widać też ślady działalności bobrów. To tama zbudowana przez te gryzonie.
Ci sprawni budowniczowie, wyposażeni w niewiarygodnie mocne zęby, spiętrzyli wodę i doprowadzili do powstania rozlewiska. Jeśli rozlewiska są odpowiednio duże, to z pracowitości bobrów korzystają wydry, które zamieszkują takie miejsca. Te ruchliwe stworzenia o niespożytej energii wprowadzają mnóstwo życia w poważny majestat niedostępnych leśnych ostępów. Dzięki ścisłej ochronie natura rządzi się tutaj sama, a wydry i bobry mogą się cieszyć krystalicznie czystą wodą i ciszą.